To rzeczy, będzie to trzeci i ostatni film, w którym komentuję pseudodebatę na temat marksizmu. Prosiliście, żebym rozwinął tezę, że Krzysztof Karoń broni Stalina, więc zaraz o tym opowiem, ale najpierw chciałbym się odnieść do komentarza Mateusza Cichockiego, który pod ostatnim filmem napisał długi, długi komentarz. Z tego komentarza wynika, że ta debata została ocenzurowana, że była ona znacznie dłuższa, że dwie wypowiedzi Mateusza Cichockiego, a także inne zostały wycięte. Podobno w tych wyciętych wypowiedziach pojawia się towarzysz Michał i chyba był to jedyny moment w czasie tej nudnej debaty, kiedy publiczność się ożywiła i biła brawo. Co prawda biła brawo nie dlatego, że towarzysz Michał jest fajny, ale dlatego, że towarzysza Michała nienawidzą, ale jest to tylko jakiś taki sygnał dla wszystkich organizatorów debat o marksizmie. Chcecie mieć żywą debatę, żeby publiczność reagowała? Zapraszajcie marksistę, zapraszajcie towarzysza Michała. Co do innych wypowiedzi z komentarza Mateusza Cichockiego, no chciałbym się odnieść jeszcze do tego seksu grupowego, gdyż widać, że ten temat się ciągnie i ciągnie i Mateusz nie zrozumiał, co ja chciałem powiedzieć, więc tak, Felix Dzierżyński rozbijał komuny anarchistyczne w czasie wojny domowej, dlatego, gdyż w czasie wojny domowej anarchiści stanęli po stronie kontrrewolucji i wszystkie siły stojące po stronie kontrrewolucji były rozbijane przez bolszewików, zwłaszcza przez Feliksa Dzierżyńskiego. To, że oni tam uprawiali seks grupowy, nie ma tutaj nic do rzeczy. Tak samo, jeśli prowadzimy działalność antyfaszystowską, jak powstawały brygady międzynarodowe do walki z faszyzmem, jak międzynarodowówka komunistyczna wzywała do walki z faszyzmem, to nie dlatego, że w NSDAP czy tam w SA był rozpowszechniony homoseksualizm, ale ze względu na znacznie tam inne rzeczy. Tyle jeśli chodzi o Mateusza Cichockiego, a teraz chciałbym powiedzieć właśnie o tym Karoniu, bo to jest bardzo ciekawe. Otóż ta wypowiedź Karonia, jakąś taką główną myślą, która się cały czas przywija w tej myśli Karonia, jest właśnie troska o etos pracy. Troska o etos pracy, że liberalizm w społeczeństwach zachodnich, w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej zniszczył etos pracy, że młodzi ludzie nie potrafią pracować, że jakby symbolem tego upadku świata zachodniego była epidemia, kiedy świat zachodni nie był w stanie nawet wyprodukować maseczek i wszystko to musiano sprowadzać z Chin. No i właśnie chodzi tutaj o ten etos pracy i on, kiedy ja mówię, że on broni Stalina, no to właśnie on mówił, że Stalin w latach 30., no wprowadzając ruch stachanowski, podnosił etos pracy w Związku Radzieckim. Więc teraz ja chciałbym się odnieść do sytuacji, która miała miejsce w Polsce po II wojnie światowej, a właściwie już w roku 1944-1945, kiedy to powstawała nowa socjalistyczna Polska i fundamentem nowo powstającego państwa była odbudowa państwa ze zniszczeń, przede wszystkim odbudowa Warszawy, odbudowa innych miast, odbudowa przemysłu i mieliśmy do czynienia właśnie z takim próbą naśladowania tych pozytywnych wzorców, które Stalin wprowadzał w Związku Radzieckim i chciałbym jasno powiedzieć, że w tym czasie, kiedy miliony Polaków wstępując do PPR-u, wstępując do później do PZPR-u, że angażowały się w tą odbudowę, były także szkodniki, które nie miały etosu pracy, które nie umiały pracować. I to były szkodniki, tak zwane żołnierze wyklęci. Żołnierze wyklęci, którzy składali się z takich dwóch albo trzech kategorii. No pierwsza kategoria to liderzy tego środowiska, jacyś tacy oficerowie, wywodzący się jeszcze z czasów sanacyjnych, kiedy to właśnie oficerowie w czasach sanacji nie pracowali, to były obiboki, które po prostu żyły z wyzysku ciężkiej pracy zwykłych ludzi, a oni sobie balowali, twierdząc niby, że przygotowują Polskę do wojny, ale nawet do tej wojny Polski nie przygotowali. Kiedy przyszło co do czego, większość z nich uciekło, reszta skapitulowała. I tak dalej. No ale część tych właśnie takich środowisk oficerskich, jak na przykład Pilecki, którzy jeszcze tam byli w Wojsku Polskim przedwojennym, no to oni byli, załóżmy, liderami
tego środowiska żołnierzy wyklętych. A więc pierwsza kategoria nie umiała pracować. Druga kategoria to byli księża. Księża, którzy z definicji nie pracują. No jakby człowiek, który jest leniwy. Człowiek, który ma dwie lewe ręce do pracy, jak Krzysztof Karoń. Który nie chce pracować, bo on jest za mądry na to, żeby pracować. No to on szuka różnych wymówek. No w Polsce popularną taką wymówką, żeby nie pracować, było pójście do seminarium duchownego. Jak człowiek poszedł do seminarium duchownego, to mógł sobie resztę życia pieprzyć o Bogu, brać kasę z tacy i życie jest lekkie, łatwe, przyjemne, pracować będą inni, a ja się będę opieprzał. Więc ponieważ księża także byli zaangażowani w ten ruch żołnierzy wyklętych, trudno, żeby tutaj ten ruch miał właśnie jakiś rozwinięty etos pracy. W końcu trzecia kategoria to zwykli przestępcy, a więc młodzi ludzie, którzy wychowali się już w czasie okupacji, którzy właśnie tam jakieś takie roczniki tam 1925, 26, 27, którzy w momencie właśnie wchodzili w dorosłe życie w czasie, kiedy Polska była okupowana przez Niemców, zdemoralizowani całą tą sytuacją, terrorem nazistowskim, biedą, rozwojem przestępczości, terrorem itd., itd. Oni po prostu nigdy wcześniej nie pracowali i dla nich no jakaś taka pozostawanie w lesie i życie z rabunku, gdyż większość tych band wyklętych żyła z rabunku, to był po prostu normalny proceder. Więc tak, ten konflikt, który miał miejsce w Polsce po II wojnie światowej, możemy go właśnie sprowadzić do konfliktu o etos pracy, że mamy z jednej strony stalinizm odbudowujący Polskę, budujący Warszawę. W kilka lat Warszawa ze zgliszcz została odbudowana i dzięki właśnie ludziom, którzy mieli ten stalinowski etos pracy ceniony przez Krzysztofa Karonia. Z drugiej strony były obiboki, którymi Krzysztof Karoń pogarda. Byli właśnie żołnierze wyklęci, więc cieszy mnie, że na imprezie organizowanej właśnie przez takich pogrobowców żołnierzy wyklętych Krzysztof Karoń żołnierzom wyklętym napluł w twarz. Brawo, panie Krzysztofie!